wersji 1.1 i wcześniejszych pasek przyciągania widoczny był tutaj po prawej stronie. Był to cały widok, taka belka poświęcona właśnie temu, aby z niej wybierać sobie, czy dostosowywać sobie w niej różne sposoby przyciągania się przez elementy, kiedy włączymy oczywiście takie przyciąganie w ogóle. Teraz w wersji 1.2, a obecnie w wersji 1.3 zostało to przeniesione tutaj do takiego bardzo prostego menu. Możemy je sobie też rozszerzyć do wersji zaawansowanej. Jednak jeżeli normalnie pracujemy z Inkscape, to zawsze przy potrzebie częstego przełączania się między tymi funkcjami trzeba takie menu rozwinąć, a niektórzy wolą inny styl pracy. Jeżeli chcielibyście sobie przewrócić widok tego paska po prawej stronie do tej postaci, którą znacie z wcześniejszych wersji, to wersja 1.3 na powrót umożliwia włączenie właśnie takiego ustawienia. Wystarczy sobie wejść w edycję, ustawienia do zakładki interfejs i narzędzia, a w niej tutaj na dole przyłączyć zaawansowane na stałe. W ten sposób właśnie mamy takie menu, zależnie od rozdzielczości będzie widać albo całe, albo w części, ale generalnie mamy przynajmniej lepszy dostęp do tych funkcji, znacznie bardziej są one dostępne i pewnie powinny znacznie ułatwić pracę, jeżeli ktoś z nich często korzysta. W tym krótkim materiale to jest wszystko z mojej strony, dziękuję, no i zapraszam na kolejne.